wstępie dzień dobry Państwu. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować za Państwa obecność. No, proszę Państwa, jest nam niezmiernie przykro, że w taki sposób, czyli w ramach tej konferencji informacyjnej, o tak ją, tak bym ją nazwał, musimy udowadniać i przedstawiać fakty, bo w ostatnim czasie bardzo dużo pojawiało się informacji w przestrzeni medialnej dotyczących budowy tego nowego obiektu, który ma powstać przy ulicy Brzeskiej 41. Bardzo dużo nieprawdziwych informacji, które docierały od naszych partnerów z miasta Biała Podlaska. No, jest nam bardzo przykro, że w taki sposób nasi partnerzy jakby próbują odbijać piłeczkę od siebie. Proszę Państwa, przygotowaliśmy dzisiaj Państwu taką bardzo szczegółową prezentację, żebyście Państwo wiedzieli, jak od samego początku wyglądała sytuacja. I w tym momencie poproszę pana dyrektora doktora Łukasza Ciołka, aby tutaj przedstawił Państwu przygotowaną prezentację i oczywiście bardzo chętnie będziemy odpowiadali na pytania, które będą zadawane od Państwa. Początek tak, bardzo ogólnie. Przede wszystkim chciałem zwrócić Państwa uwagę na datę uchwalenia aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ten plan został uchwalony w 2004 roku. Obowiązuje już ponad 19 lat. I od początku w tym planie jest pewna sprzeczność, pewien problem. Problem polega, drodzy Państwo, na tym, mam nadzieję, że te zdjęcia są widoczne, że tutaj mamy, tak jak pokazuję Państwu laserkiem, te zamalowane trójkąty, to jest tak zwana obowiązująca linia zabudowy. Obowiązująca, bo przy tej linii należy budować budynek. Aktualnie ta linia przebiega tak jak tutaj ta niebieska linia widoczna. Natomiast działka należąca do powiatu to jest ta czerwona linia, a więc tutaj ta linia wychodzi na fragment działki należącej aktualnie do miasta. I ta, drodzy Państwo, ta sprzeczność, ten przebieg linii obowiązuje od 2004 roku. I pomimo tych 18 lat nikt tej sprzeczności nie zauważył. I tu się pojawia pytanie, jak działają mechanizmy kontroli zarządczej, mechanizmy kontroli wewnętrznej. Przecież miasto samo nabyło tą działkę od Skarbu Państwa w 2012 roku. Później powiat, tak jak Państwo tutaj widzicie, 31 grudnia w Sylwestra 2020 roku nabył tą działkę od miasta. Ten problem istniał bardzo długi czas. I tu chcę zwrócić też taką szczególną uwagę na to, że prowadząc korespondencję z władzami miasta Biała Podlaska, ta korespondencja nie jest wymierzona personalnie w nikogo. Ten problem istnieje, uchwaliła go Rada w innym składzie, gdy inne osoby zasiadały jako organy wykonawcze, jako prezydent miasta. Natomiast ten problem trwał i trwa nadal. I tu, jeżeli chodzi o podstawę opracowania tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tu obowiązuje pewna ustawa. Pewna ustawa, która na gminę nakłada obowiązek uchwalenia takiego planu. Na gminę, czyli też na miasto Biała Podlaska, bo jest to tak zwany powiat grodzki, miasto na prawach powiatu, a więc gmina, która posiada uprawnienia także samorządu powiatowego. I dlaczego zwracam Państwa uwagę na to? Ponieważ w niektórych pismach, tutaj miasto w jednym z ostatnich pism wskazuje, że to powiat jest w pełni odpowiedzialny za te powstałe błędy. No, Szanowni Państwo, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa absolutnie nie, ponieważ to miasto, gmina miejska
odpowiada za sprawy zagospodarowania przestrzennego. Dobrze, i teraz przejdziemy dalej. Powiat, drodzy Państwo, tak jak już wcześniej wspominałem, nabył tą nieruchomość na koniec 2020 roku. No i później zaczęło się rozważanie, jaką koncepcję przyjąć, żeby poprawić stan lokalowy siedziby starostwa, jednostek starostwa, żeby też to służyło nie tylko osobom tu pracującym, ale przede wszystkim mieszkańcom, bo jakie warunki w tym budynku są, to Państwo na pewno doskonale wiecie. Rozważano różne możliwości, no ostatecznie pojawiła się kwestia budowy nowego budynku, modernizacja tego budynku, no niestety jest bardzo kosztowna. Robiliśmy taką analizę, jak to wyglądało w przypadku innych budynków typu Lipsk, no i to są środki naprawdę niebagatelne. Dlatego tutaj, drodzy Państwo, już pismem 6 października, tutaj nie mam co prawda zwrotki, natomiast pismo to zostało doręczone 15 października 2021 roku, wskazaliśmy na pewne wątpliwości związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dotyczące między innymi przebiegającej zgodnie z tym planem linii zabudowy. To pismo miasto interpretuje jako wniosek, ale tu chcę zwrócić też Państwa szczególną uwagę, że to pismo wnioskiem nie jest, jest to prośba, jest to zwrócenie uwagi na pewne kwestie, które związane są z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tu też powiem później szerzej, bo tak naprawdę większość argumentów miasta co do tego, że to powiat przedłuża postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, iż miasto interpretuje, że jest to postępowanie administracyjne. Tak pokrótce, żeby nie robić tutaj wykładu z prawa administracyjnego, no postępowanie administracyjne jest sformalizowane, tam faktycznie wszczyna się je na wniosek stron. Te wnioski faktycznie muszą być brane pod uwagę, natomiast to postępowanie takim nie jest. Później jeszcze powiem szerzej dlaczego. Natomiast teraz wracając do chronologii. 6 października napisane jest pismo, 15 października jest wysłane, 15 października dociera zwrotka. Następnie przez ten dalszy okres nic się nie dzieje. Tutaj władze powiatu zaniepokojone sytuacją 28 lutego składają pismo przypominające i pytające, co dzieje się w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W odpowiedzi na to pismo, tutaj pismem z dnia 8 marca, doręczonym nam 11 marca 2022 roku, przepraszam, miasto daje nam to pismo do wiadomości, zwraca się do wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie zmiany właśnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto dodać, że od października do lutego nie dzieje się nic zupełnie. Dokładnie. A więc jest to okres blisko 5 miesięcy. Tak troszkę teraz przeskakując w przód, gdzieś w doniesieniach medialnych pojawia się informacja, że miasto zamierza procedować uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na sesji w marcu. Więc tu też chcę zwrócić Państwu szczególną uwagę, że te 5 miesięcy to jest dokładnie ten okres, który był dla nas okresem tutaj w powiecie kluczowym dla opracowania takiego dokumentu, jakim jest program funkcjonalno-użytkowy, ale o tym powiem też troszkę później. Tutaj mamy dalszą procedurę, więc miasto występuje do konserwatora. Następnie 11 kwietnia 2022 roku, 11 kwietnia 2022 roku podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i następnie to pismo o podjęciu tej uchwały przekazuje tutaj do powiatu
10 maja. Mamy kolejny miesiąc pomiędzy podjęciem uchwały, a przekazaniem pisma i zaproszeniem do składania wniosków w sprawie planu tutaj do dnia 20 maja, jak Państwo widzicie na piśmie. Wnioski takie powiat oczywiście przedkłada. Później te także koryguje w czerwcu. Natomiast tutaj jednocześnie, widząc jak ta procedura bardzo długo trwa, widząc, że chociażby przez okres wcześniej tych 5 miesięcy, później znowu podjęto przez chwilę działania, później ten okres miesiąca, że te działania no, przeciągają się. Jednocześnie powiat tutaj występuje o interpretację przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tego aktualnie obowiązującego. Ponieważ tu chcę zwrócić Państwa uwagę także, że w żadnym z pism miasto do tej pory, chronologicznie, w której jesteśmy, czyli do 1 lipca, nie potwierdziło, że jest tam jakakolwiek sprzeczność. Tu też chcę zwrócić uwagę, że miasto, które podejmuje miejscowy plan, ono później dokonuje interpretacji tego planu i na podstawie zgodności z planem wydaje pozwolenie na budowę. Więc my tutaj wcześniej zgłaszaliśmy wątpliwości, miasto przystąpiło do zmiany planu, nie odpowiedziało, czy te wątpliwości są, czy je potwierdzają. Więc działamy dalej, próbujemy uzyskać informacje, jak interpretować ten aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tutaj w lipcu, jak Państwo widzicie, otrzymujemy odpowiedź dotyczącą tej interpretacji. Natomiast miasto, drodzy Państwo, tak naprawdę do 20 grudnia, bo pismem z dnia 20 grudnia dopiero miasto pisze o tym, że plan jest wewnętrznie sprzeczny. Tu Państwu przybliżę fragment tego pisma. Tutaj właśnie na górze jest akapit, jednocześnie przypominam, już ustalenia tego planu posiadają wykluczające się zapisy, między innymi w zakresie obowiązującej linii zabudowy. Te informacje przedstawiciele miasta przekazywali jedynie na spotkaniach roboczych, natomiast nigdzie nie było pisemnego potwierdzenia, że jest to aktualna, bieżąca wykładnia tego planu. Tutaj też chcę wspomnieć jeszcze o takim piśmie z sierpnia 2022 roku, na które miasto później powołuje się w pismach, w którym nastąpiło tak zwane wycofanie tak zwanego wniosku. Co jest oczywiście procedurą absolutnie niezgodną z ustawą o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bo wniosek można wycofać w postępowaniu administracyjnym. I tutaj, drodzy Państwo, faktycznie pismo takie było złożone. Była tam informacja, że przystępujemy do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, tego dokumentu niezbędnego do wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego, że przystępujemy na podstawie aktualnie obowiązującego planu. Bo też trzeba pamiętać jeszcze o jednym, może powinienem o tym powiedzieć na początku. Całe to zamieszanie, cały ten pośpiech wynika z tego, że w czerwcu, dokładnie 15 czerwca ubiegłego roku, uzyskaliśmy wstępną promesę z programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych. Promesę właśnie dotyczącą tego budowy tego budynku o przeznaczeniu społeczno-kulturalnym i opiewającą na 20 milionów. I tutaj, drodzy Państwo, stąd tutaj ten pośpiech. Postępowanie musieliśmy ogłosić do 15 marca. W terminie 9 miesięcy od dnia uzyskania tamtej promesy. Więc tutaj wracając do tego, dopiero w grudniu dostajemy wiążącą informację, że plan jest wewnętrznie sprzeczny. Wcześniej przedstawiciele miasta mówią o tym na spotkaniach roboczych i sami przystępują do włączenia zmiany tego miejscowego planu do trwającej już procedury, co następuje uchwałą z bodajże 26 września ubiegłego roku. I tutaj też, drodzy Państwo, chcę zwrócić Państwa uwagę, że po podjęciu tej uchwały 26 września na październik zostało zaplanowane
posiedzenie Komisji Urbanistycznej, która ma taki plan, taką zmianę planu przygotować. I tutaj znowu pojawia się tego rodzaju problem, iż na przestrzeni od uchwalenia tej uchwały, no właściwie od posiedzenia komisji do 29 grudnia ubiegłego roku nie ma dostępnego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więc nawet uznając, że program funkcjonalno-użytkowy chcemy opracować na projekcie, no nie ma tego projektu, nie ma kompletnie na czym pracować. Wiemy, że plan jest sprzeczny, nie mamy żadnego innego materiału. I tutaj, drodzy Państwo, mamy to pismo właśnie z 20 grudnia, w którym miasto odpowiada nam na pisma ponaglające, bo widząc problemy, widząc, że nie ma projektu tej zmiany planu, no występujemy z takimi pismami przypominającymi do miasta. Te pisma są składane 15 listopada ubiegłego roku i 13 grudnia ubiegłego roku. Jednocześnie, bo o tym nie dopowiedziałem, w październiku, a więc w czasie, kiedy powinna zebrać się komisja, otrzymujemy taką niepokojącą informację, że są opóźnienia w opracowaniu planu. No jest to informacja ustna przekazana telefonicznie. Potwierdzenia takowej informacji nie mamy. No i tutaj właśnie, Szanowni Państwo, znowu kolejny 3-miesięczny okres. Przystąpienie do opracowania, udostępnienie projektu. I w związku z tym tutaj chcę też zwrócić Państwa uwagę, że widząc te problemy, znowu widząc ryzyka związane z tym, co się dzieje z tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, występujemy do miasta 14 grudnia ubiegłego roku o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Nieruchomością o powierzchni około 38 metrów kwadratowych, położoną w narożniku, tą, którą wcześniej Państwu pokazywałem na slajdzie. I tutaj uwaga, drodzy Państwo, to, że występujemy z tym pismem, następnie w styczniu przypominamy o tym jeszcze raz, w lutym przypominamy ponownie, do tej pory nie mamy odpowiedzi na ten wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Szanowni Państwo, ja tutaj jako dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego nie wyobrażam sobie, żebym komukolwiek odpowiadał na pismo w tak długim czasie, a nie odpowiadał, to już w ogóle jest sytuacja niedopuszczalna. Natomiast no, tak wygląda tutaj stan faktyczny. I tu chcę też podkreślić, ponieważ gdzieś w przestrzeni publicznej, w mediach społecznościowych pojawiają się wypowiedzi, że tutaj powiat chciał, prawda, na tej infrastrukturze drogowej posadowić fundamenty budynku. Szanowni Państwo, są rozwiązania techniczne związane z tworzeniem nawisów. Wiemy, że takie rozwiązania funkcjonują w Białej Międzyrzecu. Nie oznaczało to ingerencji w grunt. A takie informacje są gdzieś tam w mediach społecznościowych przekazywane. Natomiast nie mieliśmy niestety okazji porozmawiania z przedstawicielami miasta na temat tych potencjalnych możliwości związanych z tym wnioskiem, no bo pomimo dwóch ponagleń ten wniosek nie został niestety rozpatrzony. Został bez odpowiedzi. Dokładnie, został bez odpowiedzi. Jakiejkolwiek, to jeszcze raz podkreślam, ani negatywnej, ani pozytywnej. Pismo jest, ale jakby go nie było. I tutaj, drodzy Państwo, też bardzo dużo pojawiało się w prasie takich informacji, że powiat miał jakieś życzenia, żądania. I tu też chcę trochę wyjaśnić w tej kwestii Państwu przekazać. Przede wszystkim po uzyskaniu tego projektu 29 grudnia, na początku stycznia zorganizowaliśmy spotkanie robocze z przedstawicielem konserwatora zabytków,
ponieważ no tutaj jest to obszar ochrony konserwatorskiej i drodzy Państwo, na czym polegał problem w tym opracowanym przez miasto projektem, który nam został udostępniony. Problem polegał na tym, że i tak już przesunięta linia zabudowy, przesunięta w głąb działki, została o kolejne 2 metry, niezgodnie z wytycznymi konserwatora, przesunięta jeszcze bardziej w głąb działki. Na tej przestrzeni obok budynku te 2 metry to jest około 200 metrów kwadratowych. Więc tutaj też zwracaliśmy uwagę na to, żeby przede wszystkim miasto opracowywało ten projekt no, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Te nasze uwagi, drodzy Państwo, były zresztą chyba słuszne, bo jak możecie sobie Państwo zobaczyć, w piśmie z 24 lutego miasto generalnie uzyskało 2 negatywne opinie i brak 1 uzgodnienia. Brak uzgodnienia właśnie konserwatora zabytków w zakresie linii zabudowy. Więc wszelkie te działania, które były tutaj podejmowane, miały na celu wsparcie działania tego naszego sąsiedniego, partnerskiego samorządu po to, żeby takich błędów uniknąć. Proszę Państwa, jeżeli mogę, my proszę Państwa tylko jakby staraliśmy się, żeby miasto zwróciło uwagę na wytyczne, które postawił pan konserwator. To nie były żadne nasze życzenia. My pilnowaliśmy, żeby miasto robiło to zgodnie z tym, czego żądał konserwator. A w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje, że to my mieliśmy ciągle jakieś żądania. No proszę Państwa, nie. Po prostu no, staraliśmy się tylko dopilnować, żeby zrobione to było rzetelnie. Ale tak jak powiedział tutaj dyrektor, nie było to zrobione należycie, bo były 2 negatywne opinie, tak? I brak 1 uzgodnienia. Przepraszam. Proszę, dobrze. I tu, drodzy Państwo, jeszcze przechodząc, bo też pojawiają się odnośnie tych życzeń czy żądań, takie stwierdzenia, no, że powiedz takowymi występował. No chcę tu Państwu pokazać pismo z 21 lutego tego roku. My w tym piśmie zwracamy uwagę na to, żeby miasto robiło tak, jak wskazuje konserwator zabytków. Co więcej, żeby ułatwić jeszcze tą pracę, przekazujemy 2 alternatywne warianty zgodne z tym, czego chce konserwator. To pismo, drodzy Państwo, jest określane jako żądania czy życzenia. Więc tutaj tak wygląda ta kwestia. Tutaj o linii zabudowy już Państwu mówiłem. Ostatecznie, jeżeli chodzi o tą korespondencję z miastem, 28 lutego otrzymaliśmy projekt zmiany miejscowego planu, ale projekt, który poszedł, uwaga, dopiero poszedł do uzgodnień i opinii. Później projekt ten trafi na Radę, a później trafi do organów nadzoru. I we wszystkich tych 3 obszarach istnieją ryzyka, no czy on będzie zgodny z prawem, bo biorąc pod uwagę ilość popełnianych w tej procedurze błędów, no mamy co do tego poważne obawy, no jest to ryzyko, które jest realne. Natomiast oczywiście życzymy, żeby ten projekt jak najbardziej przeszedł, bo zmiany tego projektu, jego nieuchwalenie, jego uchylenie no może skutkować unieważnieniem postępowania, które na bazie tego projektu zostało wszczęte. I tu chciałem Państwu jeszcze właśnie odnośnie tego programu funkcjonalno-użytkowego powiedzieć kilka słów, ponieważ też w przestrzeni publicznej pojawiały się jeszcze przed przekazaniem tego projektu takie informacje, że przecież starosta ma wszystkie materiały, przecież można ten dokument przygotować. Tu jeszcze raz chcę Państwu podkreślić, że ten dokument jest niezbędny, żeby wszcząć postępowanie. To wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. I Szanowni Państwo, jest takie rozporządzenie, które mówi, co ten dokument ma posiadać. I po pierwsze, ma w części informacyjnej zawierać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jak Państwu wskazywałem, takiego oświadczenia
nie uzyskaliśmy, nie uzyskaliśmy w ogóle żadnej odpowiedzi. Po drugie, ma zawierać informacje chociażby dotyczące powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji. No jak, drodzy Państwo, wykonalne jest zrobienie tego, co wymaga program, jeżeli nie ma nawet linii zabudowy, jeżeli ta linia zabudowy jest ciągle poprawiana. No nie da się skonstruować jakiejś bryły budynku, jakoś podzielić pomieszczeń w tym budynku, jeżeli nie wiemy, jak ten budynek ma przebiegać, przy jakiej linii. Więc to są te dwie kwestie, żeby właśnie też zwrócić Państwa uwagę na to, co pojawiało się w opinii publicznej. I tutaj jeszcze chcę zwrócić też Państwa uwagę, to jest ponownie pismo z marca tego roku. To jest ostatnia strona pisma, ale ja chcę tu Państwa uwagę zwrócić na jeden fragment. Tutaj to, na czym opiera się większość tych informacji przekazywanych nam w pismach, w korespondencji z miastem, także w prasie, opiera się na tym, iż miasto twierdzi, że jest to postępowanie administracyjne i jednoznacznie wynika to z tego pisma. Tu widzicie Państwo to stwierdzenie. Żeby nie być gołosłownym, przybliżę jeszcze, żeby było widać, że jest ono w piśmie. A może tutaj. W toczącym się postępowaniu administracyjnym. I przechodzimy tutaj, Szanowni Państwo, dalej. Ta ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, raz jeszcze podkreślam, nie odnosi się do postępowania w trybie KPA. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do tego, no tu Państwo widzicie dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, które jednoznacznie się w tej kwestii wypowiedziały. Więc nie ma absolutnie żadnego postępowania administracyjnego. I jeszcze chciałem tutaj, drodzy Państwo, o dwóch kwestiach króciutko wspomnieć, bo też w niektórych pismach pojawiają się kwestie tego, że chcieliśmy zmiany wskaźnika zabudowy, czy wszelkie zmiany dotyczyły zabezpieczenia miejsc parkingowych. Jeżeli chodzi o wskaźnik zabudowy, my ten problem faktycznie sygnalizowaliśmy, ale drodzy Państwo, wynika on z jednej kwestii. Wynika z tego, że po wybudowaniu oby tego budynku my ten wskaźnik osiągniemy, ale ten budynek też jest uwzględniany do tego wskaźnika, czyli może się okazać, że nie będzie można go wyburzyć. My ten problem sygnalizowaliśmy po to, żeby nie doszło do kolejnej wewnętrznej sprzeczności, kolejnych problemów w miejscowym planie, żeby rok po uchwaleniu, czy dwa, jeżeli ta inwestycja ruszy, a mamy taką nadzieję, żeby po wybudowaniu tego budynku można było ten budynek wyburzyć. No, nie spotkaliśmy się tutaj ze zrozumieniem w tej kwestii. Druga sprawa jeszcze, tak na zakończenie już, kwestia parkingu. Szanowni Państwo, miasto tutaj w jednym z pism wskazywało, iż przecież możemy zrobić parking podziemny. Owszem, przewidujemy, jak Państwo pewnie wiecie, bo dokumenty postępowania, jakieś tam szkice tego budynku są już dostępne, są na naszej stronie. Tutaj możecie sobie Państwo zobaczyć, są na dwóch stronach, na których te dokumenty związane z postępowaniem są opublikowane. Natomiast tutaj, co jest istotne, do tego budynku przylega sala widowiskowa. Zakupując nieruchomość od miasta, w akcie notarialnym miasto zastrzegło, iż chce, żeby charakter tej sali był niezmieniony. I Szanowni Państwo, czy widzieliście Państwo kiedykolwiek parking podziemny dla autokarów? No właśnie, no my też nie. Więc tutaj, drodzy Państwo, no chcieliśmy zabezpieczyć kwestię tych miejsc parkingowych dla mieszkańców miasta, dla mieszkańców powiatu, którzy mogą do tej sali przyjeżdżać. Brak takich rozwiązań będzie powodował,
że dzieci z wycieczki szkolnej, będąc z tego parkingu pod Rywalem w deszczu, śniegu, musiały Gęsiego przychodzić tutaj do sali. No, chcieliśmy tego uniknąć i ponownie było to obrócone przeciwko powiatowi, potraktowane jako jakaś zbędna uwaga, a miało to w istocie przecież także zabezpieczenie interesów mieszkańców miasta. Pytanie, no bo chcielibyśmy jeszcze w drugiej części zaprezentować, jak ten budynek wygląda, nowo projektowany, i jak to rzeczywiście na tej działce się rozkłada, kiedy Państwo zobaczycie, że poprzez przesunięcie takie radykalne tej linii zabudowy i te nasze takie walki o te 2 metry, o metr i tak dalej, mamy taką sytuację, że budynek staje niemalże na środku parkingu, droga po drugiej stronie budynku, ale to za chwilę pokażemy. Ale czy do tej części jeszcze, jeżeli chodzi o wskazywanie tych naszych, skąd naszym zdaniem ten problem wynika, tak? Czyli z tego, że 18 lat ten dokument, więc powiat nie ma nic wspólnego z 18-letnim dokumentem, a także te takie dziury 3-4-miesięczne, których się nic nie dzieje, to są te brakujące, bo tak kiedy pracują urzędnicy, nie bardzo dobrze nie pracują, no ale co się dzieje, kiedy nie pracują? Kiedy po 4 czy iluś miesiącach pan starosta mówi, no ale co w sprawie tego mojego wniosku, tak? No to są te brakujące miesiące. Szanowni czy do tej części jeszcze pytanie, przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, może jeszcze zwróćmy na jedną rzecz uwagę, że w globalnej sytuacji, gdy ktoś dostrzega błąd, który istnieje już od iluś tam lat, to inna jednostka samorządu powinna powiedzieć, dobra, dziękuję, że dostrzegliście błąd, bo możemy go wyeliminować. A to się stawia jako kolejny zarzut, że my coś tam wymyślamy, czegoś tam bardzo oczekujemy. Chcę też powiedzieć, że ja taki dostrzegam troszeczkę taki dualizm intencjonalny, bo jeśli ktoś chce korzystać z pomysłów poprzedników, dobrych pomysłów, środków pozyskanych, to bardzo łatwo się mówi, jak to fajnie, jak to dobrze, jak ja jestem odpowiedzialny i jak to z tego potrafię korzystać. Ale gdy istnieje coś takiego jak kontynuacja władzy, to nie my, to nie ja. Dlatego chciałbym też na to Państwu zwrócić uwagę. Ja mam pytanie o swego czasu, a sprzedaż tej nieruchomości to był pewien jakby triumf porozumienia, zgody i prawie, że tytułem można było określić, kochajmy się, dwa samorządy. I co się stało? Jakaś jest ukryta przyczyna tej sytuacji zdumiewających wielu błędów, niechęci, bo to chyba nie jest nieświadome, ani powiedzmy przypadek losowy. Czy jest jakieś postępowanie prokuratorii generalnej też, czy są jakieś dodatkowe roszczenia, które są główną przyczyną tych działań miasta? Czy to jest jakaś próba rewanżu? Właśnie, co jest ukryty, jaki jest ukryty problem pod tym zagmatwanym, różnorodnym plikiem dokumentów? Jeżeli można. Proszę Państwa, no my sami się zastanawiamy, o co chodzi, skąd takie zachowanie naszych partnerów z miasta Biała Podlaska. My absolutnie nie mamy tutaj żadnych kwestii spornych. Te problemy jakby zaczęły się nawarstwiać od momentu, kiedy my zaczęliśmy coraz bardziej naciskać, żeby miasto zajęło konkretne stanowisko w sprawie, bo nam, proszę Państwa, dzisiaj zależy tylko i wyłącznie na wybudowaniu tego budynku. Dla nas to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo gdyby miasto wyraziło zgodę na dysponowanie, czy odsprzedało nam tą działkę o powierzchni 38 metrów kwadratowych, bylibyśmy zupełnie w innej sytuacji. Wtedy ta linia zabudowy jest wysunięta maksymalnie do Alei Tysiąclecia i ulicy Narutowicza. Praktycznie parking pozostaje w takiej samej formule jak dotychczas. No i proszę Państwa, my sami się zastanawiamy, skąd taka postawa naszych partnerów z miasta Biała. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, gdyby na przykład powiat w podobny sposób traktował którąś z gmin naszego powiatu. Proszę Państwa, dla
naszych partnerów z samorządów gminnych takie sprawy to się załatwia natychmiast od ręki jako priorytet. Więc nie wiem, proszę Państwa, czy to wynika po prostu z jakiejś nieudolności. Być może. Na pewno nie ma tutaj żadnych konfliktów między miastem a powiatem, poza teraz tą sporną sytuacją związaną z planem zagospodarowania. A sama odpowiedź miasta, ta ostatnia, która miała miejsce dzień przed tą datą, kiedy powiat musiał zdecydować, czy przetarg ogłasza, czy nie? No to proszę Państwa, to sami Państwo ocencie, tak, sposób, w jaki po prostu byliśmy traktowani, tak. Celowo dzisiaj jakby chcieliśmy chronologicznie przedstawić Państwu, jak ta korespondencja od samego początku przebiegała, bo czytaliśmy gdzieś tam w mediach różne takie niepochlebne. Najbardziej mnie, proszę Państwa, przeraża to, że pracownicy Urzędu Miasta dokonują jakichś wpisów na Facebooku, ale z tych wpisów wynika, że oni zupełnie nie mieli pojęcia, co piszą, tak? I no zresztą nie chcę nawet tego, proszę Państwa, komentować. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, bo gdyby takie wpisy robił ktoś z moich pracowników względem na przykład samorządu miasta Biała, to możecie Państwo mieć tu stuprocentową pewność, że następnego dnia byłaby bardzo poważna rozmowa z takim pracownikiem przeprowadzona. No ale to chyba komuś zależy na podgrzewaniu tej atmosfery. No, ostatnio też gdzieś dotarł do mnie taki wpis krytykujący tą koncepcję tego nowego budynku. No proszę Państwa, jak to się ma do, choćby spójrzmy przez drogę, do tych dwóch szklanych klocków, które stoją, tak? I te obiekty są traktowane jako nowoczesne, ładne, nikomu ten wygląd nie przeszkadza. Ja uważam, że ta koncepcja, którą przygotowali projektanci, chociaż tego czasu praktycznie mieli bardzo, bardzo mało, ona jest naprawdę, uważam, bardzo, bardzo ciekawą koncepcją. Oczywiście, tak jak Państwo wiecie, to jest tylko koncepcja, bo ten projekt będzie realizowany w takiej formule zaprojektuj i wybuduj, czyli jeszcze na etapie, kiedy wyłonimy już wykonawcę, możemy tutaj pewne korekty nanosić, bo będzie na to czas, kiedy będzie przygotowywana dokumentacja szczegółowa i projekt. Ja mam jeszcze pytanie, jak się ma do tego stworzenie planu funkcjonalno-użytkowego, bo tam mówiliście Panowie o tym, że brak tych linii zabudowy też wpływa na to, że ten plan nie może być zrealizowany. Tak, dokładnie. A on miał być zrealizowany do końca roku, żeby można było swobodnie przejść do... Proszę Państwa, gdyby ten plan był zmieniony, czyli powiedzmy w grudniu czy w styczniu nawet, gdybyśmy już mieli wiedzę, że powiedzmy pracujemy na tej linii zabudowy, wówczas projektanci mają więcej czasu, tak, na to, bo dzisiaj po prostu oni to zrobili, także chwała im za to. Ale na projekcie. Ale na projekcie, tak jak mówił wcześniej dyrektor, że tu są jeszcze pewne zagrożenia, bo dzisiaj nie mamy gwarancji, czy Rada Miasta ten plan uchwali w takiej formule, czy organ nadzoru tej uchwały nie uchyli. Tak? Czyli więc... na którym planie zrobiony jest plan? Na projekcie, na tym ostatnim. Na projekcie. Na projekcie, tak. Na projekcie, który wstępnie był zaakceptowany przez konserwatora zabytku. I który zakłada, że ten trójkąt tej działki będzie zrealizowany. Zakłada dokładnie tak, jak Państwo widzicie tutaj. Aha. Czyli zakłada on wejście na działkę obecnie miejską? Nie, właśnie nie zakłada. Tutaj jest ścięty trójkąt, tutaj jest... Pokaż pierwotną linię, która była w pierwszym planie, jak plan odsunął od granicy działki, odsunął drugą linię zabudowy. Może na tym nawet, na tym zdjęciu już będzie łatwo widać. No i łatwiej będzie tu. Chociaż ta zmiana, proszę Państwa, spowodowała bardzo duże odsunięcie od granicy Alei Tysiąclecia i od ulicy Narodowicza. Proszę, zobaczcie Państwo, te zielone trójkąciki, tak, tak. To jest ta stara linia, która... Nas interesuje. Ona jest dobrą linią, bo mamy cały parking. Powiem Państwu jeszcze więcej. Nawet w tej kwestii doszliśmy do porozumienia z panem konserwatorem zabytków,
który jakby tylko zwrócił uwagę, że gdybyśmy budowali przy tej właśnie starej linii zabudowy, to musielibyśmy przesadzić powiedzmy 4 czy 3 drzewa, te, które są najcenniejsze. I my oczywiście zgodziliśmy się na to, ale niestety nie mogliśmy budować na tej starej linii, dlatego że miasto od grudnia nie odpowiedziało nam nawet na pismo. Ja już nie mówię o tej kwestii, że w ogóle no, nie zajęło stanowiska w sprawie naszego wniosku. Czyli plan funkcjonalno-użytkowy powstał na podstawie projektu. Zmiany miejscowego planu, który odsunął tą granicę, proszę Państwa, z tego miejsca, bo tutaj jest linia zabudowy ta pierwotna, która była w starym planie. Nowy odsunął ją wzdłuż linii tego kina, mniej więcej tak później. Przebiega praktycznie w tym miejscu. I tutaj nie można budować nic, gdzie teraz na starym było można, na tym kawałku. I stąd zaczyna się ta zewnętrzna ściana budynku, którą Państwo zobaczycie w tym miejscu, ten naniesiony budynek. Czyli te stare linie zabudowy obowiązujące zostały w nowym przesunięte mniej więcej do linii kina, tam z takimi załamaniami, ale to za chwilę zobaczycie. I do linii tego budynku, który jest tutaj. Też z pewnymi załamaniami, to właśnie to jest to, na co godził się konserwator, bo on pozwalał załamywać te linie, żeby całkiem nie zabrać tam, bo to by tak jakoś by przebiegało, gdyby ściany tego budynku, tego widowiskowego pociągnąć, no to byłaby tutaj jedna, tutaj druga, więc tak naprawdę tutaj by stał ten budynek. Ale konserwator godził się w tych swoich wytycznych i na tych spotkaniach na pewne załamania dotyczące tej linii, która miałaby przebiegać ostatecznie na taki sposób, zaraz tak Państwo zobaczycie, no nie tak dobry jak ta, która jest tutaj po granicy naszej działki, ale nie tak zły, który wyrysowywało miasto i no te metr czy dwa cały czas się tam popierając stanowisko tego konserwatora, które już z założenia no, było takie, no te wytyczne były jednak do przesunięcia tej linii, ale nie było tak radykalnie niedobre. I teraz Państwo zobaczycie, czy to jest ta pierwotna linia zabudowy, a później w tym projekcie tego zmiany miejscowego planu, ona się przesuwa radykalnie i tutaj Pan Dyrektor pokaże zdjęcie, slajd. Na to nie mieliśmy wpływu, proszę Państwa, gdzie ta granica będzie przebiegała, bo to jest wyłączna kompetencja. A i zobaczcie Państwo, i tutaj gdzieś mniej więcej, gdzie takie te kreseczki, tutaj pokazuję ten teren zielony, to jest ta stara powiedzmy linia, a tu jest ta nowa już przesunięta, która tam teraz nie widać tego, bo to jest budynek stary, budynku starostwa, a tam jest to kino, które wyznacza tą linię, tą ścianę zewnętrzną dalej tysiąclecia. I to jest to wszystko, co pomniejszyło, co odebrało tak naprawdę parking. W tej zmianie. No ale powiedzmy sobie, że to też było do zaakceptowania, gdyby ten czas, bo to wszystko, proszę Państwa, co tutaj teraz wyrysowaliśmy, to na projekcie. Nie ma żadnej gwarancji z punktu widzenia powiatu, że to zostanie uchwalone w takim kształcie. I teraz wystarczy, że jakieś jedno uzgodnienie, że coś tam radni zmienią, że wojewoda uchyli i my nie zdążymy, bo to wszystko w tej chwili, w tym okresie oczekiwania ogłosiliśmy przetarg. PFU jest zrobione na projekcie. Jest czas na składanie ofert do powiatu, ale to jest ten sam czas, który ma miasto na uchwalenie tego planu ostatecznie i żeby go ktoś nie uchylił. Bo rozumiem, że wyłoniony ewentualnie wykonawca nie może pracować w oparciu o to, co jest tylko... No bo nie dostanę pozwolenia, może jest obowiązujący, także dopóki nie zostanie nowy, to obowiązuje ten stary, a jak Państwo zauważyli, miasto samo mówi, że na stary to nam nie da pozwolenia, no bo jest wewnętrznie sprzeczny. Czyli cały czas obowiązuje stary plan, na którym nikt żadnego pozwolenia się nie dostanie. Żadnego. Dlatego, że ta linia obowiązująca jest, no chyba, że miasto wycofa się z tego nowej zmiany i da zgodę na tą działkę, a z nami dojdzie do porozumienia, czy na tej infrastrukturze drogowej budujemy, czy jakiś nawis robimy na budynku, a chodnik pod budynkiem. Wszystko jest możliwe, tylko do tej pory nie ma odpowiedzi na to pismo. Nikt nie usiadł do stołu, nie powiedział, słuchajcie, to jak wy to widzicie? Jak to miałoby wyglądać, tak? Żeby nam nie zabierać tego rożka, bo on nam się może przydać do rozbudowy na przykład skrzyżowania w przyszłości, ale jednocześnie, żeby zaspokoić to wasze oczekiwanie. I co zrobić? Nie? My naprawdę za chwilę mamy mnóstwo pomysłów, ale do tej pory nie ma odpowiedzi na to pismo. Czyli w momencie, gdyby tutaj cały czas argumentem było to, że opracowanie nowego planu jest bardzo długotrwałe,
to krótszym rozwiązaniem byłoby to, co deklarujecie, że moglibyście albo wziąć w użyczenie jedną działkę, albo odkupić, oczywiście. To byłoby... To jest zmiany planu. Tak. To jest zmiana. To byłoby najlepsze rozwiązanie. Natomiast no, myśmy też oprócz tych pism rozmawiali z przedstawicielami miasta i mieliśmy szczere, głębokie przekonanie, że mamy tam partnerów, bo i panu prezydentowi zależało, żeby ten parking był duży, mówił, że tutaj, prawda, chciałby, żeby takie wydarzenia się odbywały, no bo ileś tam autokarów, proszę zobaczyć, 19 samorządów powiatowych, jak z każdej gminy przyjedzie na autokar z dziećmi czy jakimiś zespołami ludowymi, no to na tym kawałeczku, który zaraz państwo widzicie tutaj, pan dyrektor pokaże to wjazd, ten obecny od ulicy Narutowicza, to jest tutaj ten wjazd, takie zakręcone linie, dwie O. I tutaj już się zaczyna czoło budynku, czyli najazd do podziemnego garażu i tak dalej. To tak naprawdę zostaje no, tego miejsca niedużo. Nie? No, no działka ma potencjał, tak? ale ta gęstość zabudowy z kolei nam nie daje spać, bo my nie mamy pewności do końca, czy jeżeli wystąpimy z pozwoleniem na rozbiórkę tego budynku, a wtedy po zdjęciu tej zabudowy spadnie ten wskaźnik zabudowy, który miasto chce, bo my proponowaliśmy od 0,5 do tam do 1 chyba i pół, a miasto się opierało od 0,7 do 1,5. I że gdyby było niżej, to nawet gdyby ten budynek rozerwał, to byśmy byli, być może zachowali tę gęstość zabudowy, a w tej chwili nie wiemy jak będzie. No, może dadzą, może nie dadzą, ale wprost tego z przepisów to nie wynika. I chcieliśmy uniknąć takich dwuznaczności w tych dokumentach, które teraz się robi, gdyż to jest prosta sprawa, tak na to sprawę. Nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Czyli widzicie państwo, że tak naprawdę bardzo niewiele trzeba, żeby wszyscy mogli być zadowoleni. Ale nie wiemy dlaczego akurat tak się dzieje, co pan redaktor słusznie zapytał, że takich prostych rozwiązań nie można zastosować. A może nie pisma, tylko po prostu umówić się i było spotkać? Było spotkanie, mnóstwo było, proszę panią. Tutaj spotkaliśmy tylko, się. Panie redaktor, tak można robić w sytuacji, kiedy ma pani po drugiej stronie odpowiedzialną osobę, bo my tak na początku robiliśmy, tak? Przychodził pan wiceprezydent, było wiele spotkań, ustaleń, tylko że my widzieliśmy, że z tych ustaleń nic nie wynika, więc stąd zaczęliśmy po prostu kierować pisma. Bo dzisiaj trudno by było komukolwiek uwierzyć, że tak mogłoby być, tak? Więc dlatego dzisiaj przedstawiliśmy państwu jakby cały wachlarz korespondencji, nie mówiąc już o wielu spotkaniach, które odbywały się, gdzie były zapadały pewne ustalenia i tak dalej. Pan tutaj dyrektor nie powiedział, ale wiem, że w swoich planach miał powiedzieć, otóż proszę państwa, gdyby na początku tego problemu nie było takiego przekonania, że rozmawiamy z partnerami, z przyjaciółmi, to co pan redaktor słusznie zauważył, to istniała taka formuła, że mogliśmy do sądu administracyjnego zaskarżyć tą uchwałę o miejscowym planie i być może do tego czasu ona już, bo wiemy, że sprawdziliśmy to, że te sądy teraz dosyć szybko administracyjne działają, być może ona byłaby uchylona i pozostałaby nam w tej chwili w warunkach zabudowy, czyli taka sytuacja, w której nie ma planu miejscowego. Nie byłoby żadnego. Wtedy no wszystko byłoby tak naprawdę w rękach miasta, no ale no nie zaczyna się rozmów z partnerami, z przyjaciółmi od sądów, ani też od założenia, że będzie dobrze. Nie wiem, może to jakieś wewnętrzne tam kłopoty są, bo też wiemy, że to podwykonawca przygotowuje ten plan, że miasto samo tego nie robi. Być może kontrakt jest jakoś tak skonstruowany, że tego nie wiemy, natomiast wiemy tylko tyle, że no, straciliśmy tak naprawdę dużo czasu, jest cały czas ryzyko utraty tych środków, bo w tej chwili ten przetarg pisie, ale czy on zostanie dokończony, no to zależy tak naprawdę od tej uchwały. A druga sprawa, jeżeli nawet będzie ta uchwała, to żebyście państwo mieli świadomość, że, no, że ten parking no, tutaj się zmniejsza radykalnie, jak państwo widzą, to jest wyrysowana ta powierzchnia zabudowy nam niezbędna do tego, żeby utrzymać zadania nasze, bo my też nie możemy jakichś małych budować budynków, bo nam jest niepotrzebne małe, nam potrzebny jest duży budynek. I tutaj i tak wygląda reszta tej działki. No i chcieliśmy się w ten sposób zabezpieczyć, że gdyby możliwość była zmniejszenia tej gęstości, to wtedy nie byłoby problemu z rozbiórką, a w tej chwili mamy głębokie wątpliwości, poważne wątpliwości, czy jednak to będzie możliwe zmniejszenie tej gęstości zabudowy, czy krótko mówiąc rozebranie tych niepotrzebnych składników majątku. Nie wiemy tego do końca, bo to nie wynika z przepisów. Jest wymagana w nowym planie od 0,7 do 1,5 gęstość zabudowy, czyli mniej więcej tyle, ile będzie miała ta działka budynków po wybudowaniu tego nowego. Czyli jesteście państwo teraz dwa ognie wzięci niejako. Z jednej strony problem z kawałkiem działki, z drugiej strony problem z rozbiórką budynku.
Proszę Państwa, ja myślę, że Panu Prezydentowi również chyba powinno zależeć, żeby powiat miał swoją siedzibę tutaj na terenie miasta, tak? Zobaczcie Państwo tą wizytę, jeśli mogę Panie Przewodniczący, w międzyczasie, żeby zdjęcie tego budynku i sami Państwo chcecie, to jest taka koncepcja na podstawie PFU, to nie jest projekt. Gdyby to wpisać na maile? Na stronie, tam w tych wskazanych mailach można... Tam były podane adresy, można na nasz git wejść, zamówienia publiczne, tak. Tam jest załącznik numer 1 PFU i to się nazywa część rysunkowa. I tam Państwo macie rzuty, wizualizacje. Przepraszam, Panie Starostwo, już chciałem, żeby w międzyczasie, żeby to było w tle. Wygląda jak teatr. No i dobra, powiecie Państwo, że... I to jest ta strona od parkingu, od budynku tej sali widowiskowej. No tak, ona jest zaprojektowana w ogóle do parkingu, natomiast no tak wcale nie musi być, bo tam jest jakoś fontannę, tam oni tak narzucili, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej. My tej fontanny nie planujemy, tutaj nie ma jej w kółku. A niech tryska. Proszę, Łukasz. Niech tryska. Front jest do ulicy Brzeskiej, tak? Front budynku do ulicy Brzeskiej jest skierowany. Tutaj, tutaj, do parkingu obecnego dużego. To jest główne wejście, o to co Państwo widzą, to jest główny park, którego nie ma tutaj narysowanego, a tam wjazd od Narutowicza tam od góry, zobaczcie Państwo. Nie, o tu jest ulica Narutowicza, a tu Aleje Tysiąclecia. Tak, tak, kina jest z tyłu. Kina jest do szczytu budynku. Kina jest tutaj jakby... Patrzymy od strony kina. Patrzymy od strony. Czyli to z prawej strony to jest ta stara sala widoczna. Tak jest, tak, dokładnie. I wjazd obok. I ona pozostaje w takim kształcie, jaki jest ona w tej chwili? Ona nie będzie modernizowana, nic nie będzie. Będzie, ale nie przy tym projekcie. A, nie przy tym projekcie. Natomiast tutaj w PFU, jak Państwo tam do dokumentów zajrzeli, to zobaczylibyście, że istnieje tam taka konstrukcyjna możliwość, żeby z tego nowopowstałego budynku zrobić też łącznik do tego budynku sali widowiskowej. Przewidują jakby takie rozwiązanie technologiczne, żeby ta ściana umożliwiła takie włączenie się, ale to jest jakby wpierw w przyszłości, że tak powiem, bo... Oczywiście wiadomo, nie ma projektu budowlanego, nie wszystko jeszcze z konserwatorem tutaj, prawda, wiadomo jest, bo to też mam elewację. Może chodzi o to, że to jest ładniejsze niż Urząd Miasta. No, wie pan, to bardzo, bardzo miło nam słyszeć taką opinię, bo gdzieś tam na stronie, była strona na jakimś blogu. Tak, tak, to wyczytaliśmy, że jest bardzo brzydki budynek. A, to jest tak wygląda. Jeszcze kolejny. Zostawił. Tysiąclecia nie ma tego zdjęcia takiego. O, to jest od strony tysiąca. Poza tym pan starosta naukowo przeszedł. A, tak, tak. Ale widać, że tutaj jest. Panie redaktorze, jeżeli była taka okazja i możliwość, nie wiem dlaczego miasto nie skorzystało, to trudno mi się wypowiadać. My akurat się bardzo cieszymy, powiększymy swój majątek o kolejne 5 milionów złotych. Także no, proszę zobaczyć, jak ładnie wygląda. O, to jest od tysiąc od tego skrzyżowania właśnie tego, gdzie ta działka rzekomo miasta tutaj jest w tym miejscu gdzieś jest. Dobrze mówię? Tak. Tak, tak. Tak jakby patrząc z tego skrzyżowania Narutowicza i Tysiąclecia. A w Wielkim Tygodniu nie planuje pan starosta spotkania z panem prezydentem takiego trochę pokutnego, żeby się dogadać? Znaczy, panie redaktorze, my jesteśmy otwarci. Święta też otwarci. Pewnie. Czy jeszcze? To jest powiedział, ale nie wiem, czy to dobrze brzmiało. Intencją nie jest jakby powiatu konfliktowanie się, tylko po prostu powstało tyle, nawet Państwo redaktorzy dzwonią do Pana Starosty i zadają takie pytania, z których my wnioskujemy, że jest dezinformacja pewna, że gdzieś ktoś wkłada taką informację, która nie jest prawdziwa. I żeby to raz na zawsze uporządkować, pokazać, to chcieliśmy dokumenty do wglądu Państwu, wszystko jest jawne, te terminy i nie po to, żeby jakby krytykować miasto, bo tak jak pan starosta powiedział, nie ta rada, nie ten prezydent uchwalili ten plan, natomiast mają wpływ na naprawienie tego błędu. No, ktoś popełnił błąd kiedyś i powiat za ten błąd nie odpowiada. Powiat no, nawet przeprosin nie oczekuje za ten błąd, no, bo kupił tą działkę w 2020-2021 roku, przejął, więc no ale zależy nam na tym czasie, dociskamy i prosimy
uniżenie tych naszych partnerów i radnych wszystkich, żeby pracowali nad tym, co jest już ostatecznie, no bo już w tej chwili nie ma wyjścia. No, wisi postępowanie przetargowe. Uchwała jest chyba na koniec marca, ma być procedowana Rady Miasta. No i to by troszeczkę zakończyło. No, na pewno nie rozwiąże problemu parkingu, nie? Ale będziemy się zastanawiali może w przyszłości kiedyś, może gdzieś z drugiej strony przebudować, bo to jest spore, ale to wszystko komplikuje, proszę Państwa. Dało się to zrobić naprawdę. Sami widzicie, że są rozwiązania, możliwości, że nie trzeba było w ogóle takich, tylko dementujemy niejako te nieścisłości. Ale nikogo nie obwiniamy od tego, są rada jest, żeby prezydenta rozliczać, od tego są wyborcy, żeby rozliczać, a nie zaprzyjaźniony samorząd partnerski po drugiej stronie.